Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam filmik instruktażowy, w którym będziecie mogli zobaczyć, jak nauczyć psa komendy pokaż ogon. I tak, może zacznę od tego, jakich metod będziemy używali przy nauce tej sztuczki naszego psa. Będziemy korzystali z wyłapywania oraz z kształtowania. Będzie to połączone ze sobą. I tak, zaczynamy od karteczki i tutaj właśnie przy pomocy wyłapywania będziemy klikali ten moment, gdy pies się schyla do karteczki, klikamy jakiekolwiek zainteresowanie karteczką. Musi to być karteczka na tyle, myślę, ciężka bardziej niż duża, żeby psu ona nieco przeszkadzała, żeby zwrócił na nią uwagę, żeby po prostu się nią interesował. I tak, przyklejamy, musimy już być przygotowani z klikerem, z torebeczką i wtedy przyklejamy ją do nasady ogona i wtedy klikamy każde właśnie zainteresowanie. Ważne, żeby nie przeoczyć tych takich pierwszych jakichś reakcji na tą karteczkę, bo po prostu będzie wtedy praca nam przebiegała łatwiej. I później, gdy już po kilku powtórzeniach dosłownie, gdy pies już się schyla do tej karteczki, może się tak zdarzyć, że pies od razu ją dotknie nosem i to tak samo wtedy nagradzamy i kilka takich już skłonień, gdy widzimy, że pies po prostu już wie, że musi, że za to jest nagradzany, wtedy ją usuwamy, tak aby nie przyzwyczaił się do niej tak bardzo, żeby nie robił tego tylko wtedy, gdy jest karteczka. Więc tak, usuwamy ją i wtedy nagradzamy. Już tak samo obniżamy to teraz kryteria i czekamy na każdą reakcję po prostu na ogon. Pies, żeby chociażby spojrzał się, obrócił głowę, to tak samo nagradzamy, żeby dalej upewnić psa, że mimo, że nie ma karteczki, to dalej chcemy od niego tego samego. Teraz może powiem o aspektach, na jakie zwracałam po kolei uwagę. Z początku właśnie było to po prostu zainteresowanie tylną częścią swojego ciała. Nie musiały to być ogon, mogło to być dotknięcie nosem uda, jakoś po prostu pleców, tyłu. Nie musiało to być bezpośrednio ogon. Więc to najpierw klikałam i później jakby doprowadzałam psa coraz bardziej do ogona, tylko te momenty klikałam. I po prostu ona już wiedziała, że coraz mniejszy był ten zakres, gdzie klikałam, więc ona coraz bardziej zbliżała do ogona. Kolejną rzeczą było właśnie już dotknięcie ogona nosem. Następnie wprowadziłam kolejny aspekt, czyli stronę, w którą pies się obraca. Ważne, żebyśmy obserwowali naszego psa, żebyśmy widzieli, w którą stronę po prostu częściej to robi. W moim przypadku było tak, że Zuzia po prostu bardzo często się schylała w prawą stronę, także tak to zostawiłam, a gdy robiła to w lewą stronę, po prostu to ignorowałam i wygasło to samoistnie. Kolejną rzeczą była pozycja, w jakiej pies wykonuje ćwiczenie. Mi zależało, aby była to pozycja stojąca i aby to osiągnąć, to rzucałam smakołyki na ziemię, tak aby pies zaczynał zawsze z pozycji stojącej, wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że właśnie w tej pozycji to zrobi. Chociaż pies ma skłonność do kładzenia się, aby to zrobić, lub przykucania, po prostu siadania, bo tak jest mu wygodniej. Jak możemy sobie z tym radzić, aby pies jednak stał, mimo że rzucamy smakołyki, a pies to robi na siedząco czy na leżąco? Ja robiłam tak, że chwilowo nie zwracałam uwagi na to, jak głęboko się schyla do ogona, czy dotyka go bezpośrednio. Chwilowo robiłam tak, że nawet w połowie już tego skłonu klikałam. Ważne, żeby wszystkie łapy były wyprostowane. I zaczynałam tak samo nie od całkowicie wyprostowanych łap, tylko na początku były to po prostu tak, aby coraz bardziej ona prostowała je. I właśnie tak było, że wychwytywałam ten moment wtedy, gdy jeszcze nie siedzi, nie leży i później, gdy już stała na czterech łapach, to dalej sobie już szybko bardzo wypracowałam to, aby dotykała ogona bezpośrednio. Kiedy wprowadzamy komendę, najlepiej jest to zrobić wtedy, gdy już mamy taki już zarys zachowania, że pies to już praktycznie wykonuje. No, można to zrobić wtedy, gdy już ustalimy sobie stronę, na przykład w którą pies się skłania. I wtedy ważne jest to, aby nie nagradzać ćwiczenia, które pies robi bez komendy. Lepiej go wtedy czymś zainteresować, aby tego nie zrobił bez komendy, niż nagrodzić właśnie taki moment. Tak, chodzi o to, żeby pies nauczył się, że tylko wtedy, gdy jest komenda, wtedy on będzie nagrodzony, gdy robi to ćwiczenie. Jeżeli nie ma komendy, nie będzie za to nagrodzony. Ważne jest to, bo później pies może prezentować to zachowanie
w złych momentach i po prostu będzie czekał na nagrodę. Tak, więc na to też zwrócimy uwagę. I myślę, że to wszystko z takich teoretycznych rzeczy. Teraz Wam pokażę właśnie, jak to wyglądało u mnie. Będą to filmiki od pierwszych sesji, tak że zobaczycie efekty, jak to przebiega. Praca ta trwała 3 dni. Także zobaczycie, jak to wyglądało. W międzyczasie będę między filmikami wrzucała slajdy, gdzie opiszę Wam, co zmieniam teraz, na co zwrócić uwagę, żebyście dokładnie widzieli te zmiany. Tak, zapraszam Was do rozpoczęcia pracy ze swoim psem przy tej sztuczce. Nie jest, myślę, ona za trudna. Każdy sobie może z nią poradzić. Napiszcie może, jakie mieliście problemy, jak Wam poszło, czy może skorzystaliście z jakiegoś innego sposobu, jakoś inaczej to zrobiliście. No, dzielcie się ze mną takimi rzeczami. W razie czego zawsze mogę pomóc, jeżeli natkniecie się na jakiś problem nie do przejścia. Także czekam na Wasze opinie o tym, jak Wam... o tym, czy Wam się to podoba, czy nie. I czy chcielibyście, abym pokazała Wam więcej takich sztuczek, co robić można ze swoim psem. No, zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pokażę wam. Pokażę wam. Pokażę wam. Dobry piesek. Pokażę wam. Dobry piesek. Pokażę wam.
pokażę wam. Dobrze, super. Pokażę wam. Dobrze. Ja pokażę wam. Dobrze. Zusia, pokażę wam. Super, pokażę wam. Zusia, pokażę wam. Zusia, pokażę wam. Super. Zusia, na lupę. Pokażę wam. Dobrze, super. Zusia, patrzę. Dobrze, pokażę wam. Dobrze, super. Rollover. Pokażę wam. Nie, nie, nie. Zusia, pokażę wam. Dobrze, super. Masz. Patrzę. Pokażę wam. Super, dobrze. Daj łapę. Daj łapę. Pokażę wam. Dobrze, super. Super.